cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can play kick rocks, I'ma stack bricks and build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder if my body won't decay. Cause my messages are timeless and I'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. I'm messing for eternity for everyone in turn. Siemaneczko widzowie, witam was na moim kanale. Na wstępie kilka informacji, zanim zacznie się główna część filmiku. Film wyszedł bardzo chaotycznie, z tego względu, że mieliśmy jakby mało czasu na jego zrealizowanie. Również pojawiło się o wiele, wiele więcej aut niż było planowane, bo na początku było planowane ich tylko dwa. Przyjechało więcej, co zobaczycie w dalszej części materiału. Mam nadzieję, że chaotyczność tego filmiku wam nie będzie przeszkadzać, ponieważ robimy coś nowego na tym polskim rolniczym YouTubie. I mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Jest nagrywany on u Krystiana, którego w sumie już mogliście zobaczyć na kanale, ponieważ wystąpił w dwóch moich filmach. Wystąpił na filmie ze żniw oraz wystąpił w filmie kukurydzy, koszenia kukurydzy na biogazownię. Widzimy się już na mini, ponieważ tam zaczyna się film, także oglądajcie dalej. W drodze do celu wjeżdżamy też na myjkę, żeby ten myjko trochę był brudny. No, chłopacy już dzwoniłem tam do chłopaków, co są na miejscu, także myją, więc M6 również musi być czysta. Witam pana Dominika. Witam. Żubiór. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w firmie Dromico u Krystiana. Ogólnie Krystian, czyli właściciel, czyli jakby osoba, przez którą to wszystko się działo. Wstawiłem sobie post na Facebooka, gdzie mówię, że chciałbym po prostu nagrać, jak bączki kręci się wokół ciennika. Po 5 minutach Krystian, u mnie nagramy, a mam opony akurat do upalenia, także wszystko dzięki tutaj Krystianowi, także zostawcie łapy dla niego. Dobra, trochę więcej szczegółów. Tutaj mamy Daytonę SRT, jest to taka limitowana wersja, w sumie popatrzcie na poszerzenia, jakie ona ma. O, tutaj fajnie widać. Oczywiście jest kompresor, czyli tak, słychać podwójnie, słychać i z tyłu, i słychać z przodu. Krystian, jaką on moc osiąga? 717 koni. Mogę pokazać w środku? Możesz. O. O. Bardzo ładny. Środeczek. Kurde. Reakcję rozłączymy. I pokażesz wszystko. Przycisk SRT. Kurwa, tu jest trakcja, kurde.
Ja pierdziele. Szacun. Żubik. Dobry, dobry as. Nie ma opon. Nie ma opon, brak opon. Jak stan opon? Zajebiście! Nie hafuj jeszcze. Jest, kurde. Ona poszła dzisiaj na miasto, nie możliwe. Ona poszła w chuj. Przyłup! Kadetem teraz. Podsumowując, bo nie spodziewałem się, że to w ogóle tak będzie. Czyli mamy tak, BMW M4, Alfa Romeo Quadrifoglio Giulia, mamy tutaj Dodge Daytona, mamy tutaj Challenger, chwila, mamy tu Challengera, także jest naprawdę mega grubo. Jest naprawdę mega. O, jedzie teraz M-ka. Kęsik nie mógł być gorszy, także również skręcił borczura tutaj na placu, gdzie były wszystkie auta upalane, także wszystko jest tak, jak powinno być. Ej, Krystian, ale jeszcze trzeba w Kęsie zobaczyć, nie? No, tu jeszcze miecha w pół. Jest, kurde, no. Mamy tutaj M6 z silnikiem V10. Otworzysz maskę? Także tak. Na zewnątrz kontrowersyjny bardzo wygląd, ale no tutaj siedzi bam. O tak. Dobra, Krystian. Dzięki jeszcze raz. Dzięki, chłopaki. Trzymaj się. Na razie. Cześć. Chłopaki. Trzymaj się. Dobra, my już kończymy ten materiał. Materiał bardzo spontaniczny, mimo że było zaplanowane, ale dużo rzeczy się działo poza jakby planami, czyli dużo aut innych dojechało. My już wracamy właśnie do domu, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.